Jelenie już bez poroża. Seria las za kurtyną drzew. Nastąpił już ten moment, gdy przyszła wiosna i byki jelenia porzuciły swoje poroża. U najsilniejszych osobników, które pozbywają się poroże jako pierwsze, można już zauważyć zawiązki nowych wieńców. Póki co, te młodsze samce nadal nie prezentują się zbyt okazale, ukazując tylko dolną część poroża. W postaci guzów na czaszce, które nazywamy możdżeniami. Możdżenie nie ulegają okresowemu zrzucaniu. Gdy tyki w końcu odpadną, powstała rana szybko zarasta i zwierzęta zaczynają wytwarzać nowe poroża, które dumnie będą prezentować w trakcie jesiennego rykowiska. W kwietniu łosie najłatwiej spotkać na podmokłych terenach. Ich przysmakiem jest knieć błotna, która bujnie porasta brzegi rzek oraz bagna, jakie zmiany zaszły u saren? U kozła, którego widzimy, poroże jest już w pełni wykształcone. U samców po zrzuceniu starego poroża jesienią zaczyna się budowa nowych parostków, które początkowo pokrywa delikatna i owłosiona oraz silnie ukrwiona skóra zwana z cypułem. Kiedy na wiosnę poroże jest już wyrośnięte z cypuł zamiera. O tej porze roku, gdy samice opiekują się malutkimi warchlakami, odyńce wiodą głównie samotniczy tryb życia. Zwierzęta, które unikają otwartych terenów, upodobały sobie lasy łęgowe. Pod osłoną nocy dziki wyruszają na żer. Wtedy wychodzą na łąki w poszukiwaniu pożywienia. Obecnie u łani Jelenia wielkimi krokami zbliża się szczególne wydarzenie. Od rykowiska powoli mija 8 miesięcy, więc w maju na świat przyjdzie nowe pokolenie. Na razie łanie znajdują się jeszcze w zaawansowanej ciąży, która u Jeleni trwa około 234 dni. Wiosna to korzystny moment na poród, zarówno dla Cielaka, jak i matki. Ciepłe noce i obfitość pokarmu ułatwia łaniom szybko nadrobić niedobory składników odżywczych po przebytej ciąży, cielakom zaś pozwala stanąć na nogi. Zanim zacznie się porutłania, odłącza się od stada. Młode przychodzą na świat jeszcze w czerwcu, a nawet później, choć cielęta urodzone późno mają mniejsze szanse na przeżycie najbliższej zimy. U jeleni szlachetnych z jednej matki najczęściej rodzi się jedno młode, rzadko pojawiają się bliźniaki. Co jest częstsze u łosi i saren. Natychmiast po porodzie samica wylizuje ciele. Rytuał wylizywania cielęcia pozwala na nawiązanie więzi pomiędzy matką a potomstwem, przez zapamiętanie zapachu. Następnie łania zaciera ślady całego zdarzenia i zjada łożysko, jak też wylizuje płyn owodniowy oraz zjada trawę, na której mogły pozostać jakiekolwiek ślady. Taka praktyka jest normalnym zjawiskiem u wielu gatunków i pozwala zmniejszyć ryzyko wykrycia noworodka przez drapieżniki. Już po kilku dniach od urodzenia młode są zdolne do wędrówki za matką, więc razem z nią dołączają do reszty stada. Przez pierwsze 3 do 4 miesięcy młode będą karmione mlekiem matki. Tyle pozostało do kolejnego rykowiska, gdy łanie ponownie zajdą w ciążę. Do jesieni. Łanie z młodymi tworzą oddzielne chmary, dojrzałe byki wolą raczej swoje własne towarzystwo. Miejmy nadzieję, że w kolejnym filmie pojawią się już pierwsi przedstawiciele nowego pokolenia jeleni. Tymczasem pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Kolejny film już wkrótce. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania. To największe wsparcie dla kanału Geografia Malownicza. Zapraszamy również do odwiedzenia strony geomal.com.pl